Za chwilę ruszymy sobie w świat z marszałkiem tego regionu, bo chcielibyśmy, żebyście też pamiętali, tak jak jesteśmy w Kazimierzu, to nie znaczy, że cała Lubelszczyzna to Kazimierz. Jak jesteśmy w Toruniu, to nie zapominajcie o tym, żeby skoczyć na przykład do Bydgoszczy. To nawet już nie jest tak, że oni ze sobą jakoś rywalizują. Owszem, fajna emocja pod spodem gdzieś się kryje, ale pamiętam jeszcze z zupełnie innego naszego medialnego życia, kiedy byliśmy w Bydgoszczy właśnie na Wyspie Muńskiej, gdzie Brna jest już cudownie przeczyszczona, gdzie można wziąć houseboata i ruszyć sobie w świat. I za chwilę o takich podróżach po Kujawach, a niekoniecznie po Toruniu też będziemy rozmawiali. Później wracamy tutaj, żebyście spotkali się z nami, oglądając One Drano i przy okazji podając teraz w świat informację, że jesteśmy i na YouTubie, i na Facebooku. A i na Peryskopie, i na stronie głównej Onetu, i w naszej aplikacji także. Bierzcie, używajcie i cieszcie się, mam nadzieję, tym, że my opowiadamy o waszym regionie. Wpadniemy sobie tutaj do mariny, wsiądziemy na cudowną łódź. Nie będziemy rozstawiali żagla, ale to jest cudowna, mała żaglowa łódź i będziemy sobie pływali po Wiśle z ludźmi, którzy tutaj fantastycznie ogarniają kulturę. Dajcie się zaprosić na Onet Rano dzisiaj z Torunia i Kujaw ogólnie. Panie marszałku. Dzień dobry. O, ukłony. Serdecznie tylko się witam. Tutaj jakoś jeszcze przygotuję. Trochę kuchni naszej pan zobaczy. No już tyle zobaczyłem i podziwiam. Panie Dominiku, bardzo proszę. Jak jesteście zorganizowani. Widzowie są czy nie? Coś tam pan podglądał czy nie, panie marszałku? Wszystko widać. Tak, podglądałem Otylia, wywiad pod Kopernikiem. Zresztą nie tylko dziś, bo praktycznie tylko mam wolną chwilę. A najczęściej z córką, bo może do sam, no tak. Do, akurat do szkoły w tym czasie. Bardzo dziękuję. Jadąc do pracy, ona mi tam podpowiada. Słuchaj, dzieje się. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Zna pan Toruń? Serdecznie. Poprowadzi mnie pan? Tak. No to dobrze. Bo wspominając teraz, zapowiadając naszą rozmowę, szepnąłem widzom, żeby nie myśleli Kujawami przez pryzmat Torunia, bo przecież jest jeszcze Bydgoszcz, jest jeszcze Brda, jest jeszcze dużo różnych miejsc tutaj, w którym można uciekać. Nasze województwo to właściwie Kujawy i Pomorze. Właściwie sześć odrębnych, kiedyś funkcjonujących kulturowo obszarów. Kulturowo to, tak, oczywiście. Pałuki, Kociewie. Ale macie to samo tutaj, co mają na Śląsku, że jak powiesz Śląsk o jakimś regionie, nagle okazuje się, że pomyliłeś się, bo tak naprawdę to tylko Zagłębie. No trochę, bo mamy część Wielkopolski. Mm-hmm. Pałuki na przykład kiedyś należały do Wielkopolski. No oni czują swoją odrębność. Chociaż po... Odkąd już funkcjonuje nasze województwo kujawsko-pomorskie, to staramy się dbać o jego integralność. Także rzeczywiście Toruń, tak, perła Pomorza nadwiślańskiego, za to Kujawy, ogromna kulturowość, ogromne bogactwo dziedzictwa kulturowego, ale no też fantastycznie ludzie. Też jeśli chodzi o kuchnię i o ludzi. No o nie, język, no tego już tak? Musicie państwo do nas przyjechać. Są białe Kujawy, czarne Kujawy. Tak. Białe to w okolice Włocławka, no Aleksandrowa, Stachura na przykład pochodzi spod Aleksandrowa, tam mieszkał. Za to te czarne, żyzne ziemie to Nowrocław. No, fantastyczna kuchnia, nieprawdopodobna. Korzystamy często, bo panie z kół gospodyń są naszymi częstymi gośćmi w urzędzie marszałkowskim. Jak organizujemy jakieś spotkania, zawsze korzystamy z ich usług. Właśnie ostatnio, kiedy krążyliśmy sobie po Lubelszczyźnie, rozmawialiśmy o tym, że to się bardzo wszystko dzisiaj fajnie... To wszystko fajnie lokalnieje, że kiedyś takie koło gospodyń wiejskich było traktowane per noga, na zasadzie ojej, przychodzi grupka starszych pań, która opowiada o tym, co jest prehistorią. A dzisiaj każdy rozjeżdżający się po Polsce zaczyna szukać. Wpadnie na Kujawy, zobaczy coś, skupi się na tym, powącha, posmakuje. Pomorze znowu, zachodnie Pomorze znowu, Warmia i będzie szukał tej różnorodności. Szukamy też naszych korzeni i tego, co wynieśliśmy z domów. Smak jest, zapach jednym z takich doznań, którego się nie zapomina i za którym tęsknimy. Właśnie te panie gwarantują nam, że sięgamy korzeniami do swoich własnych domów, bo są po prostu naturalne. No i fantastyczna różnorodność. Oczywiście każdy dom ma właściwie swoją specyfikę i koła gospodyń, spotykając się w jakiejś większej grupie, szczególnie, znaczy głównie są to panie, one no po prostu podkreślają ten charakter i stąd myślę ten fenomen. Poza tym są to naturalni, serdeczni ludzie, robią to, co kochają, przecież dzielą się tym swoim dziedzictwem, wiedzą z nami. No i rzeczywiście no nie ma u nas żadnego wydarzenia, gdzie, jeśli już mówimy o stole,
nie byłby przygotowany przez koła gospodyń. Choć myślę sobie, że dzisiaj też cała sztuka takich organizacji jak pańska, niezależnie od regionu, niezależnie od legitymacji partyjnej, jest taka, żeby łączyć trochę starego z nowym, prawda? Żeby to miało ręce i nogi, żeby nie pachniało tylko historią, ale żeby było naznaczone, tak jak w przypadku naszej dzisiejszej rozmowy, ludźmi, którzy mają pomysł na swój własny biznes i fajnie go realizują. Ale to jest jedyny sposób z jednej strony na dynamiczny rozwój, a z drugiej na zachowanie tego, co kochamy, z czego wyrośliśmy. Włączanie tradycji, historii, nowoczesność jest naturalnym procesem. To kiedyś tak nam się wydawało, że trzeba wszystko wyburzyć, zniszczyć. No może nie nam, ale byli tacy, którzy tak uważali, żeby budować nowe. Nic bardziej mylnego. Dlatego dbamy o zabytki, nawet jeśli nie są super jakieś ważne. Tak, szczególnie, że nawet jak jeździmy z projektem Onedon Tour po świecie, czasem się okazuje, że mała austriacka mieścina, nie ma tam nic, z całym szacunkiem dla nich. I nagle jest jakaś tuperelka, którą oni tak ładnie obudowali w, za przeproszeniem, turystyczny produkt, który przyciąga tam ludzi. Ludzie bardzo, tak sobie układają plan, żeby tam przyjechać. Bardzo brakuje jeszcze nam takiego myślenia. Samorządowcy chcieliby więcej robić, ale niestety wciąż jeszcze nie brakuje na to pieniędzy. Ileż, nie wiem, zabytków architektury, które jeszcze cudem przetrwały do tych czasów, przełom XIX-XX wieku. Nawet jeśli to były obiekty, budowle budowane, nie wiem, przez naszych zaborców, bo przecież jesteśmy na terenie, kiedy przed I wojną światową, tu w tej części województwa były Prusy, niedaleko stąd, za Trwęcą, Rosja. A więc jeśli one nawet przetrwały, bo były niszczone przecież właśnie chociażby ze względu na ich pochodzenie, brakuje wciąż pieniędzy na to, żeby je ocalić. Szczególnie, że akurat można mieć dużo i trzeba mieć dużo pretensji do zaborców, ale parę rzeczy, patrząc nawet po Toruniu, takich, myślę o budowlach, zrobili dobrze, to znaczy oni potrafili budować. No nie, neogotyckie chociażby kościoły garnizonowe, nie wiem, na rynku staromiejskim, jak popatrzymy na Pocztę Polską, to przecież to są budynki, które powstały w okresie zaborów. Co dzisiaj? Chociaż dzisiaj to... Chociaż jednego im nie możemy wybaczyć, jeśli już mówimy o Toruniu, że rozebrali wspaniały gotycki kościół franciszkański. No fakt, był niewykorzystywany, ale jeszcze piękniejszy, czy większy od mariackiego. No mielibyśmy jeszcze jeden gotyk. Natomiast myślę sobie, zacząłem pytanie od tego, co dzisiaj, ale tak naprawdę źle je zadałem, bo dzisiaj to wy wszyscy jesteście skupieni na wyborach, ale tak naprawdę patrząc na samorząd, co jest największym wyzwaniem dla samorządowca? No przede wszystkim być w stałym kontakcie z ludźmi i realizować to, czego oczekują. I też tłumaczyć, że musimy ustalać priorytety. Samorządowiec nie może być oderwany od rzeczywistości, ale z drugiej strony musi mieć ten pierwiastek, nie wiem, trochę fantazji, odwagi i tak, nie może być desperatą, ale powinien podejmować ryzyko. No bo jesteście w takiej sytuacji takiej szybkiej oceny także, prawda? Podejmujecie jakąś decyzję. Owszem, to jest najczęściej głosowanie i cała układanka i tak dalej, ale jednak robicie to dla ludzi, którzy błyskawicznie mogą zdecydować i wyrazić tą swoją opinię w sekundę, czy dobrze, czy nie zdecydowaliście. Tak, taka jest natura naszej pracy. Więc samorządowiec musi być z krwi i kości osadzony wśród ludzi. Nie powinien uprawiać polityki, bo polityka dzieli, wiemy, ona musi pozycjonować ludzi, bo wybory polityczne czekają wszystkich nas podczas wyborów parlamentarnych i często przeszkadza, ale staramy się, przynajmniej ja w mojej pracy, łączyć, a nie dzielić, i chyba to się udaje. Widziałem na waszej mapie różnych projektów, które realizujecie, gigantyczny, już to nawet nie jest szpital, ale miasteczko szpitalne. Z takich zadań, ale bardzo globalnych, takich, które pan być może po sobie zostawi i za ileś lat ktoś na to zerknie zupełnie inaczej. To są rzeczy, w które dzisiaj powinien samorząd inwestować? Absolutnie. No, zdrowie jest jedno i wszyscy to podkreślamy. Za to trzeba jeszcze od słów przejść do czynów. No i dlatego zdecydowaliśmy się na budowę
szpitala nowego zupełnie w Toruniu, no, inaczej zorganizowanego. Tu nie chodzi o mury, ale też o system jego funkcjonowania. No ale nie tylko Toruń, bo wszystkie nasze wojewódzkie szpitale objęliśmy takim programem. Był w Ocławku, w Bydgoszczy i w Świeciu. No i to jest inwestycje, które praktycznie budujemy nowe. W Bydgoszczy powstał zupełnie nowy szpital dziecięcy. Na zgliszczach właściwie starego to były takie właśnie przypominające jeszcze głęboki PRL, jakieś baraki, dobudówki. To wszystko było wyburzone i powstał zupełnie nowy, chyba najnowocześniejszy szpital dziecięcy w tej chwili. Tylko myślę sobie o tym, że dzisiaj patrząc na służbę zdrowia, problemów jest mnóstwo, ale jednym z nich jest to, że tak naprawdę nawet jak pan postawi ten szpital, to będzie, może pan mieć, choć odpukać, żeby pan nie miał problemu z tym, kto tam będzie pracował, że z kadrą jest ciężko. No niestety, nasz system edukacji i zachęt dla przyszłych pracowników jest niewystarczający. Mówię o NFZ-cie, który powinien inaczej być jednak zorganizowany, żeby praca w szpitalach była godziwą. Ona jest w przypadku lekarzy i ich wciąż brakuje i wydaje mi się, że system kształcenia jest po prostu niewłaściwy. On powinien zostać gruntownie zreformowany. Szczególnie, powinno być jeżeli więcej lekarzy i to takich, którzy studiując u nas zostają na miejscu, podejmują już właściwie zobowiązanie w czasie studiów do tego, w jakim szpitalu będą pracować. Bo tak naprawdę myślę sobie, że dzisiaj, i to się akurat fajnie zmieniło w polskiej służbie zdrowia, patrząc po Warszawie, patrząc po pana okolicy, także, że to już nie jest problem lekarzy, że oni muszą wyjechać za granicę, bo na przykład chcą się rozwijać i tam mają lepszy sprzęt niż tu. Tutaj mają dostęp do dobrego sprzętu, natomiast nie mają dostępu jeszcze do takiego pewnie poziomu wynagrodzenia. Jest nadzieja, bo szpital chociażby w Toruniu, który budujemy, no, ogromna, gigantyczna inwestycja, tak zwróciła uwagę środowiska, że w tej chwili zaczynam mieć kolejkę młodych ludzi, którzy jeszcze studiują, chętnych do przyszłości odbycia najpierw staży, a potem podjęcia pracy w tym szpitalu. Jednak nowoczesność przyciąga młodych ludzi. Wiążą z tym swoje nadzieje, no bo każdy chce też pracować też dzisiaj w fajnym miejscu i no, w którym no, nie tylko, że nie mamy się czym czego wstydzić, tylko to jest awangardowe często wyposażenie w Europie. Takiego nie ma. A dwa, że po pracy będzie miał gdzie wyjść. Umówmy się akurat tak jest, Toruń, no, czy znaczy Toruń, ale miasto. Mówię Toruń i się zatrzymuję, bo czytam komentarze naszych widzów w czasie naszej rozmowy. Nie możecie zapominać o Inowrocławiu. Pan marszałek nie może zapominać, że poza Toruniem jest jeszcze Bydgoszcz. Ale Bydgoszcz tak samo jak Toruń, a może nawet bardziej, zmienia się w ostatnich latach no, bardzo na korzyść. Pięknieje. To miasto jest bardzo atrakcyjne, bardzo też znaczy dobre do życia. Ma wszystko, czego tylko potrzeba. Filharmonia, opery, które zresztą prowadzimy jako samorząd województwa. Jedne z najlepszych przecież w Polsce festiwale. No, nie ma dnia, żeby czegoś się coś na nie działo. Jak człowiek wsiądzie, to może opłynąć prawie całą Polskę. Tak jest. Zwrócenie się na nowo do Brdy, do rzek. Pamiętam to sprzed kilku lat, kiedy byliśmy tam z programem i to, jak wygląda Wyspa Muńska, gdzie też akurat unijne pieniądze zostały użyte, gdzie jedna z marin za europejskie pieniądze tak odnowiona, wybudowana i nagrodzona przez politykę jako perełka architektoniczna. To są rzeczywiście takie miejsca, które sprawiają, że teren zapomniany, teren, do którego nikt nie chodził, bo bał się, że nie wróci, nagle żyje inaczej. Takich marin, jak już mówimy akurat o marinach i o tym zwróceniu się na nowo do rzek, powstało kilka w naszym województwie z funduszy unijnych, nie tylko w Bydgoszczy, ale również w Grudziądzu, we Wrocławku i w Toruniu. Także zmienia się. W ogóle myślę, widzę to w Warszawie, ale widać to w Toruniu, widać to w Bydgoszczy, wszędzie, gdzie w mieście, widać to też na świecie. Każde miasto, które ma rzekę, jak się do niej zwróci, to jest w stanie naprawdę wiele wygrać. Jeszcze sobie przypomniałem o Nakle. Przepiękna marina. To ładnie pan reaguje, jak ja zacznę wymieniać, o jakich miastach pan nie wspomniał i błyskawicznie zapełniły całą mapę Kujew, no i Pomorze. Tak, no bo wszędzie jest pięknie. Naprawdę jest wiele takich malowniczych miasteczek właśnie w południowej części województwa. Była to rubież dawnej Rzeczypospolitej, w związku z tym kiedyś Kazimierz Wielki bardzo tutaj zadbał o to, żeby powstało wiele najpierw grodów, a potem miast. No i mamy chyba jedno z najbardziej zagęszczonych pod tym względem województwo, bo mamy bardzo dużo, 54 miasteczka. No i każdy z nich jest inny. Wspomnę, może pójdziemy z południa na północ, Chełmno, no, Perła, to jest właściwie
drugi Toruń, jeśli chodzi o klasę zabytków, niczym nie ustępujące Staremu Miastu, Starówce Toruńskiej, którego losy się inaczej potoczyły oczywiście jak Torunia, ale miejsce absolutnie rewelacyjne. To jest nasz taki drugi Kazimierz, tylko trochę w innym stylu. Natomiast zastanawiam się, czy pan jako marszałek całości jest w stanie tak nimi wszystkimi zarządzić, żeby na przykład, jak układacie plan turystyczny dla regionu, żeby oni wszyscy się dali namówić na pewną współpracę, żeby to wtedy, bo to zakładam, że wtedy ma to lepsze ręce i nogi. Mamy fantastycznych ludzi od turystyki, jeśli już mówimy o turystyce. Mhm. W ogóle my prowadzimy, ja swoją politykę w ten sposób, że wszystko to, co robimy, uzgadniam z samorządami wszystkich szczebli, z prezydentami, burmistrzami, z wójtami, starostami. Mamy specjalne konwenty, spotkania i właściwie chociażby podział środków unijnych uzgadniany jest przez te gremia. Mhm. Musimy po prostu widzieć z jednej strony potrzeby, nie rozdawać pieniędzy po uznaniu, wybierać priorytety, cele, ale potem rzeczywiście podejmować decyzje wspólnie. Województwo jest jedno i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby któraś z części naszego regionu odczuwała jakiś deficyt. A w turystyce rzeczywiście jest to potężna, fajna grupa ludzi z Bydgoszczy, Inowrocławia, z Torunia, z wszystkich miast właściwie i ośrodków turystycznych współpracujących ze sobą. Mm-hmm. Na ile dzisiaj te pieniądze europejskie są dla pana ważne i dla was regionalnie, są takie dziedziny, bez których pieniędzy europejskich w nich mielibyście kłopot? To jest fundament naszej działalności. Mm-hmm. Wszystkie praktycznie cele strategiczne, kierunki rozwoju, które sobie wyznaczyliśmy, realizujemy dzięki środkom. Mm-hmm. Bez tych pieniędzy ani nie byłoby tych realizacji, czyli nawet nie byłoby, szpitala, o którym rozmawialiśmy, na pewno nie byłoby ani żadnych inwestycji. Mm-hmm. Tak wygląda dzisiaj ta sytuacja. Mm-hmm. Jeszcze, rozumiem. Bardzo dziękuję za gościnę, bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję panie marszałku. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki. Dziękuję widzom, że podglądają i reagują. Gdybyście mieli ochotę, chęć, podawajcie znak sygnał, że jesteśmy. Wystarczy użyć guzika udostępnij i już ruszy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.